Czy w Polsce, dzięki Idze Świątek, będziemy mieli efekt podobny do efektu Małysza i wysyp znakomitych tenisistów? Dobry tenis będzie można oglądać na kortach Górnika Bytom już od 9 lipca, gdy rozpoczną się 97. Narodowe Mistrzostwa Polski Kobiet i Mężczyzn z pulą nagród w wysokości 300 tysięcy złotych. Na część imprezy można wejść za darmo. Fatima Orlińska. Narodowe Mistrzostwa Polski Kobiet i Mężczyzn w tenisie to nie tylko szansa dla młodych, w których trenerzy widzą nadzieję polskiego tenisa. To również okazja, by swoje umiejętności zaprezentowali sportowcy na wózkach inwalidzkich. Już 9 lipca rozpocznie się wielka rywalizacja na kortach Górnika Bytom. W tym roku w puli nagród znajduje się aż 300 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o kobiety, będzie Weronika Falkowska, będzie wicemistrzyni Polski. Weronika Falkowska, brązowa medalistka Mistrzostw Polski. Będzie wicemistrzyni Polski Katarzyna Kawa. Będzie Martyna Kubka, również półfinalistka Mistrzostw Polski. A jeżeli chodzi o chłopaków, to rozstawiony z jedynką będzie broniący tytułu mistrzowskiego Daniel Michalski, który na pewno nie będzie, wierzę w to, że nie będzie miał łatwo, bo idzie młoda fala. Pośród popularnych nazwisk młodego pokolenia będzie też Martyn Pawelski, 18-letni tenisista, który końcem czerwca wygrał 4. turniej ITF w karierze. To dotychczas jego największe zwycięstwo. To właśnie w Pawelskim pokłada się największe nadzieje jako przyszłości polskiego tenisa. O swoim przygotowaniu do Narodowych Mistrzostw mówił podczas konferencji prasowej. Te zapowiada, że będą na najwyższym poziomie. Będą na nich czołowi zawodnicy Polski, więc na pewno będzie to dobre widowisko do oglądania. Wielu tenisistów z naszego kraju jest sponsorowana przez Orlen, więc mamy możliwość rozwoju. O dobre warunki młodych sportowców dba również województwo śląskie. To ze Śląska wywodzą się znane dziś wielkie nazwiska, a inicjatywa integracji ze społecznością osób niepełnosprawnych to dodatkowy atut, z którego region powinien być dumny. Od października zeszłego roku w województwie śląskim obowiązuje strategia rozwoju sportu dla osób z niepełnosprawnościami. W związku z tym my tym bardziej doceniamy takie inicjatywy jak właśnie można powiedzieć takie dodatkowe, współistniejące wydarzenia przewidziane dla sportowców z niepełnosprawnościami. Rozgrywki na kortach w Bytomiu już od 9 lipca, a pula biletów na każdy dzień to około 1200 sztuk. Finały z trybun będzie mogło oglądać 600 kibiców.